Siema, z tej strony Kubik, witam i zapraszam Was na kolejny odcinek moich zmagań z FIFA 14 z trybem Ultimate Team, a właściwie z dodatkiem do tego trybu, z dodatkiem World Cup. Zaczniemy, jak to w każdym odcinku, od tworzenia trzech paczek, a potem gramy, by zdobyć w końcu Puchar Świata. Czy nam się uda, kto wzmocni mój skład? Może będzie to w końcu ktoś z innych federacji, a nie tylko z Europy. Sprawdźmy, co będzie w paczce numer 1. Jaja Touré, ale jaja, niezły gość, 86 overall. Wszystko super, ale jeśli chodzi o Afrykę, tych zawodników za dużo nie mam, więc składu nie będę w stanie zbudować, który składałby się z wszystkich zawodników z Afryki i mający taki skład 100 chemii. Nie ma takiej opcji, jeszcze ciekawy zawodnik Pereira, prawy obrońca, brakowało mi jego do składu z Południowej Ameryki, ale tam też brakuje jeszcze kilku zawodników w drugiej paczce. Moreno, Rojas, Zawala, zawalista paczka, Zukanowicz, nic ciekawego. Jaja Touré i długo, długo nic. A co będzie w paczce numer 3? Cahill. Gość ustrzelił niesamowitą bramkę. Rahimicz, Cameron, Mensah, Depay, 75 overalla, ale oczywiście on dostanie upgrade. Był on zawodnikiem meczu, więc zagram jego lepszą wersją, bo zmieści się w składzie, gramy dalej składem europejskim. Niestety brakuje mi tych zawodników z Afryki. Tu już widzicie zupgrade'owaną kartę Depaya, 79 overalla. Cofnąłem go jeszcze na lewego pomocnika z lewego skrzydłowego. Zobaczymy, jak sobie poradzi w ostatnim meczu fazy grupowej. Pierwsze dwa wygrałem, także awans to jest tylko formalność do fazy pucharowej. Zobaczymy, jak to wyjdzie, chociaż przeciwnik ma mega skład. Widać Ronaldo, Balotelli. Zaczynamy. Zobaczymy, co się będzie działo. Pierwsza groźna sytuacja w siódmej minucie. Fatalny błąd popełnia Kompany do spółki z Juanfranem i Balotelli ma piłkę w polu karnym. Balotelli, ależ uderzył. Niesamowita moc tego strzału. No, piłka przekroczyła z pewnością prędkość dźwięku. Niesamowity strzał. 1-0, a tutaj odpowiedź mojego rywala. Jak ta piłka przeszła? No jednak nie przeszła w pole karne. Świetne uderzenie. A tutaj sytuacja z końcówki pierwszej połowy. Świetna, długa piłka do Soldado. On opanował to bez problemów i z linii pola karnego uderza po ziemi. Jest 2-0, 45 minuta. Soldado podwyższa wynik tego spotkania. To nie koniec pierwszej połowy. Kolejna groźna akcja. Mirala z prawej strony wypatrzył wychodzącego. Tutaj świetnie po raz kolejny Soldado. Jest 3-0. Niemal bliźniaczy strzał. Ale akcja zupełnie inna i... to 3-0 zakończyło mecz już w pierwszej połowie. W normalnym Ultimate Team takich rage quitów nie notuję zbyt często, a tu jeden za drugim to skład mojego rywala z fazy pucharowej. Benteke w ataku i mój rywal postawił jednak na Jaja Touré w środku pola. Psuje mu to straszliwie chemię. Chemia tylko 77, no ale zaryzykował. Zobaczymy, czy mu się to opłaci. 11 minuta, pierwsza sytuacja. Nie wygrał tej główki Benteke. A strzał Jesusa Navasa, broni Casillas. Groźna sytuacja, ale to jeszcze nie koniec. Dośrodkowanie z rzutu rożnego. Jak nie wygrał pierwszej główki Benteke, to drugą już wygrał. Przegrywam 1-0, ale ja nie składam broni. Oto moja sytuacja. Chwilę później z 17 minuty Miralas. Mnóstwo miejsca ma tutaj z prawej strony. Również mnóstwo miejsca ma zostawiony tam Balotelli. I uderza z voleja prosto w bramkarza. Powinno być 1-1. Za to w drugiej połowie, po kolejnej główce Benteke, było już 2-0, 48 minuta, no zabrakło szczęścia, chociaż ja postarałem się jak najszybciej wrócić, bo już w 50 minucie zdobyłem gola na 2-1 strzelcem bramki Astori z rzutu rożnego. Nic prostszego, po prostu nic prostszego, a tutaj kolejna sytuacja, Soldado sam na sam z bramkarzem, dobrze wypuszczony tutaj przez Balotellego, trafia w słupek, ale to nie koniec, Balotelli ma tą piłkę w polu karnym, to Rakitica, ta piłka, ależ spokojnie to rozegrane, jak pięknie, 60 minuta. 2-2. I gdy wydawało się, że będzie się zanosić na dogrywkę, Szwegler postanowił nie wybijać, tylko oddać piłkę mojemu rywalowi, chociaż bardzo go prosiłem o to, żeby wybił. No i cóż, Jaja Touré zdobywa bramkę na 3-2, ale to nie kończy spotkania. 82 minuta, Miralas w polu karnym, Miralas do Rakitica i fatalne pudło, które mogło zagwarantować mi dogrywkę, a tak odpadam w fazie pucharowej, załatwił mnie Benteke. O ile w fazie grupowej to wszystko jest fajnie, prosto i przyjemnie, to kiedy już faza pucharowa się zaczyna, ci przeciwnicy są zdecydowanie lepsi i nie jest tak, jakbym chciał.
No ale nic, zaczynam od nowa fazę grupową. Dla mnie ten mundial nigdy się nie skończy. Niestety tyle szczęścia nie ma Hiszpania, czy chociażby reprezentacja Anglii, nie wspominając już o reprezentacji Polski, dla której tegoroczny mundial nawet się nie zaczął, a tutaj chciałem przetestować Depaya, jego umiejętności z upgrade'owanej karty, ale strzał. Ale to jeszcze nie koniec tej akcji, będzie poprawka i Depay, proszę bardzo, 9 minuta, 1-0. Zaimponował mi ten gracz, naprawdę gra mi się nimi świetnie, tutaj fatalny błąd mojego rywala, tak się nie podaje. Skarcony niemal natychmiastowo, w 20 minucie przez Balotellego jest już 2-0. Zanosiło się na Rage Quita, bo chwilę później w 25 minucie suniemy z kolejną akcją prawą stroną. Churchill wchodzi w polu karnym, ma sporo miejsca, oddanie do mojego talizmanu, czyli tego Greka, jest bramka, ale niestety niezaliczona. Był spalony, nie ma, 3-0. Zamiast tego w drugiej połowie, na samym początku, po dośrodkowaniu Diego Costa zdobył bramkę. Mogliście zauważyć strzał Greka w poprzeczkę, tego Greka, który ma tak długie nazwisko, że ciężko mi jest je wymienić. To jest mój talizman na wygrywanie, to jest fenomenalny zawodnik, on jest o wiele lepszy od Rakiticza. Od tego Rakiticza, który tak nieszczęśliwie spudłował w końcówce poprzedniego meczu. A tutaj talizman do wygrywania działa, zobaczcie na ten błąd bramkarza. Co tu się działo, Balotelli zdobywa bramkę. Sam zwariował, podobnie jak bramkarz, 3-1 i w 76 minucie już postaraliśmy się zakończyć to spotkanie. Depay pięknie tutaj wszedł między obrońców w pole karne. 77 minuta, 4-1 i koniec marzeń mojego rywala o jakimkolwiek punkcie w tym meczu. 4-1, dwie bramki Balotellego, dwie bramki Depaya i ten talizman w postaci Greka o niesamowicie długim nazwisku ciągle działa. 4-1, zobaczymy jak będzie w tym spotkaniu. Skład mojego rywala również wygląda niezbyt imponująco. Palacio w ataku, Götze na ofensywnym pomocniku, jest tutaj też z lewej strony Schürrle czy Matuidi. W środku pola będzie się działo. Zaczynamy mecz w 13 minucie, akcja Kokorina, ale powstrzymany jest jeszcze Baines. Zabrał się z bezpańską piłką. Baines popełnił błąd, ale wchodzi w pole karne. Jest Grek przy piłce i uderza fenomenalnie. Mamy bramkę w 14 minucie, 1-0. I do końca pierwszej połowy niewiele się działo. To jest akcja mojego przeciwnika. Już z drugiej części spotkania, po rzucie rożnym, ta piłka minęła bramkę, a tutaj kolejna akcja tego Greka, który ma niesamowite umiejętności pomimo overalla, który wynosi tylko 73. Druga bramka w tym spotkaniu. To jest mój talizman na zwycięstwo. On nie powinien opuszczać tego składu w żadnym momencie. A tu zobaczcie, ile miałem szczęścia w tej sytuacji. Poprzeczka ratuje mój zespół przed utratą bramki. Byłoby 2-1, byłoby niebezpiecznie, a tak trzeba zakończyć zabawę. Kolejna sytuacja, Soldado faulowany w polu karnym i mamy szansę na kolejną bramkę. Jeszcze czerwona kartka dla Davida Luiza. To będzie z pewnością bramka na 3-0, chociaż jednak nie karny, jednak rzut wolny, ale dla Bainesa ta odległość to jak karny. 3-0, bramka z rzutu wolnego, 83 minuta. Wspaniale, odrodziłem się po tej porażce, ale jak się okazuje, to jeszcze nie koniec. Doliczony czas gry będzie prawą stroną. Churchill, wychodzi bramkarz. Churchill wie, co z tym zrobić. 4-0. Przelobowany bramkarz. Kolejny mecz, w którym strzelam 4 bramki. I w grupie sytuacja niezła. 6 punktów. Cóż, awans w kieszeni. Trzeba go jeszcze przypieczętować ostatnim meczem. Przed tym meczem otworzymy sobie jeszcze paczkę meczową, w której w końcu było coś ciekawego. Ostatnio te paczki były bardzo nieciekawe, a tym razem trafił się Żale. Niby średnio, niby nawet słabo, ale prawego obrońcy na zmianę nie miałem. A tak się przyda, to skład mojego kolejnego rywala wygląda imponująco. 86 rating. Robben, Benzema, Hazard, czego chcieć więcej, Iniesta, Özil, Schweinsteiger, można by długo wymieniać, Neuer w bramce, zobaczymy, na pewno nie będzie łatwo. To jest sytuacja z 27 minuty, sprokurowana przez mojego rywala. Proszę bardzo, Balotelli na raz, Balotelli na dwa, Balotelli na trzy i w końcu się udało, 28 minuta, Balotelli zdobywa pierwszą bramkę w tym meczu. 1-0, pomimo takiego składu, mój rywal miał spore problemy z przedostaniem się pod moją bramkę, ale w końcu się udało. W 56 minucie gola z rzutu rożnego zdobył Piqué, ale to mi właściwie i tak nie robiło różnicy, ponieważ awans miałem w kieszeni, mogłem sobie spokojnie porozgrywać akcję bez presji. Balotelli
broni Neuer, łatwo tego bramkarza nie jest na pewno pokonać. Tutaj kolejna akcja, po raz kolejny Balotelli, jeden z wód wchodzi w pole karne, mamy 2-1, 78 minuta, obejmuje prowadzenie. Wydawało się, że łatwo nie będzie, a tu było coraz łatwiej. 79 minuta, piłka do Balotellego, a właściwie piłka do nikogo, ale on sobie poradził, przejął tą piłkę, uderzył pod poprzeczkę, mamy kolejną bramkę. W 80 minucie już jest 3-1, a to jeszcze nie koniec imprezy pod tytułem Balotelli Show. Po raz kolejny przepycha się przez obrońców i zobaczcie, jakim fartem to weszło. 90 minuta, istne tsunami przeszło przez obronę mojego przeciwnika w postaci Balotellego. Mecz skończył się wynikiem 4-1. Dla mojego rywala strzelił pikę, a dla mnie Balotelli. 4 bramki tego zawodnika. Wspaniały mecz. 28, 78, 80, 90 minuta. Jest pięknie. Komplet punktów. Wychodzę z grupy z pierwszego miejsca. 2,5 tysiąca końców. W fazie pucharowej zagramy już sobie w następnym odcinku, na który Was serdecznie zapraszam. Dzięki za obejrzenie. Mam nadzieję, że się podobało. I tyle. Lajkujcie, komentujcie, subskrybujcie. Trzymajcie się. Cześć!